skok, który pozwala mu pierwszy raz w tym sezonie być w czołowej 30. 22 lokata, 123,5 metra. Dwa dobre skoki w dniu dzisiejszym, bo nieźle prezentował się także podczas kwalifikacji. Potrzeba jeszcze tego trzeciego równie dobrego, aby można uznać ten konkurs za udany dla Marcina Bachledy. No i jest taki skok, to nie jest skok na to, by objął prowadzenie w tym momencie Marcin Bachleda, ale poprawił się w stosunku do pierwszej rundy, skoczył w okolicach punktu konstrukcyjnego, tak mi się wydaje, tak, dokładnie w okolicach punktu konstrukcyjnego, 125,5 metra, będzie miał dodane prawie 3 punkty za wiatr, no więc prawdopodobnie czwarte, trzecie, czwarte, piąte miejsce. Czwarte miejsce Marcina Bachledy, 240,1 dziesiąta.